Cześć kochani, dzisiaj wracam do tematyki obuwniczej po paru filmikach nieobuwniczych, także mam nadzieję, że się cieszycie i dzisiaj na tapetę biorę koszmarek, modowy koszmarek, negatywną stronę ikon mody, czyli białe buty, a konkretnie pokażę Wam białe botki. Tak sobie pomyślałam, że tak troszeczkę pokombinujemy, bo wiadomo, że białe kozaczki, białe jakieś właśnie botki i tak dalej kojarzą nam się z totalnym kiczem, wiecie, fashion from Russian i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że już od jakiegoś czasu są dosyć mocnym akcentem w trendach, zarówno na jesień, w zeszłym roku, również w tych cieplejszych miesiącach. I właśnie teraz w tym sezonie to jest też bardzo mocny trend właśnie na wiosnę i lato. Także co można z takimi butami zrobić, dowiecie się z tego filmu. Ja Wam pokażę parę propozycji, jak można je stylowo ograć, żeby nie straszyły. Także zapraszam do oglądania. Myślicie białe buty, białe kozaczki, widzicie od razu kilogramy po prostu, tapety, solarium, spalone czarne bądź białe włosy i za jasną szminkę. A to nie do końca jest tak, bo jeżeli postawimy na taki model, który jest w miarę uniwersalny, tak jak na przykład te botki, na które ja postawiłam, myślę, że można z takimi białymi butami stworzyć parę fajnych propozycji do noszenia na co dzień. Dlatego zaczynam. Najprostsze takie zestawienia, które mogę Wam zaproponować, to są zestawienia, które oczywiście przyszły mi do głowy od razu i myślę, że większości z Was też, jeżeli już nastawicie się na to, że jakoś takie buty chcecie ograć. Przede wszystkim czerń i biel, czyli klasyka. Ja postawiłam na czarny płaszcz, białe spodnie, czarny sweter, białe buty i do tego czarna torebka. Totalnie proste, takie bardzo basicowe, klasyczne zestawienie. Albo możemy troszeczkę pokombinować i zmienić te kolory, odwrócić te kolory i na przykład założyć biały płaszcz, czy w kratę, czy z jakimś printem, bo to też nie jest powiedziane, że musi być zupełnie gładko. I do tego z kolei ciemne spodnie. Ja na przykład postawiłam na takie ala skórzane, do białych botków i to też jest bardzo, wydaje mi się, proste i efektowne zestawienie i moim zdaniem ono troszeczkę niweluje jednak ten kiczowaty wydźwięk białych butów, do którego jesteśmy przyzwyczajone. Myśląc o trendach na ten sezon, pomyślałam też o takim prostym zestawieniu. Mamy modne białe buty, mamy modny denim. Dlaczego by nie zrobić czegoś w tym kierunku? I postanowiłam takie zestawienie też Wam pokazać, w którym mam założoną sukienkę, zwykłą, prostą, o prostym fasonie z printem we wróble. I o tej sukience mówiłam Wam w ostatnim holu zakupowym. I tam też, i tutaj też w opisie będzie zniżka na stronę Samodobro do mojej Madzi, która właśnie szyje takie wspaniałe rzeczy. I tak, do tej zwykłej, prostej sukienki dokładamy białe buty, dokładamy denimową katanę. Może być przeskalowana, może być mniejsza, troszeczkę bardziej przylegająca i dostajemy taki wyluzowany vibe. Ja jeszcze tutaj dołożyłam do tego wszystkiego żółtą torebkę, żeby trochę kontrastowała z tymi wzorami na sukience i była takim wyrazistym akcentem całej stylizacji. A jeżeli już jesteśmy przy spódnicach, sukienkach, to przejdę właśnie do zestawienia bardzo prostego, ale moim zdaniem też bardzo efektownego i bardzo wiosennego. I jest to też prosty zestaw bez udziwnień, składający się z sukienki długiej w kwiaty z rozcięciem, też taki modny akcent sezonowy, plus właśnie białe botki i do tego najprostsza biała torebka. Wiem, że może biała torebka i białe buty, takie zestawienie, wiecie, torebka w kolorze butów, to jest nie do końca to, czego chcieliby od nas projektanci, ale myślę, że taki klasyk też się raczej obroni. W tej stylizacji właśnie takie buty w typie botki mogłyby pełnić rolę takiego ciężkiego elementu, ale właśnie przez ten ich biały kolor, wbrew pozorom, dodadzą nam lekkości. Hitem w tym sezonie są również szerokie spodnie, które też już od jakiegoś czasu próbują się przebić do mainstreamu i mamy ich w sklepach coraz więcej i takie spodnie moim zdaniem też spokojnie można założyć do tego typu botków, konkretnie białych botków. I widzicie tutaj moje spodnie szerokie z Shein Turbo i do tego zostawiłam bardzo prosty kamelowy płaszcz. Kamel to też jest taki klasyk, więc tutaj tak naprawdę nie może się nic złego wydarzyć. Jeżeli chodzi o spodnie, to oczywiście możecie wybrać jakie chcecie, ale chciałam Wam tutaj właśnie pokazać, że szersze spodnie plus białe buty też w takim półklasycznym zestawieniu będą się sprawdzać.
A tak, by the way, to roboczo nazwaliśmy przy kręceniu tą stylizację Turbo Camel. Jeżeli chodzi o kolory, to pokazałam Wam takie proste zestawienia, pokazałam Wam print kwiatowy, czy takie właśnie jaśniejsze printy z denimem, natomiast moim zdaniem takie białe buty można zestawić na różne sposoby kolorystyczne. Możemy je zestawić również z pastelami, czy właśnie z pastelową, różową ramoneską, jak ja to zrobiłam, i fioletowym, takim lawendowym swetrem i podartymi boyfriendami. I tutaj macie kolejną opcję spodni, z którymi te buty będą ciekawie wyglądać. Możecie również zestawiać takie buty z kolorami żywymi i również z takim klasycznym wzorem, jakim są paski. Co widzicie na tej stylizacji? Żarowiasta, długa kurtka, podarte dżinsy. Taki totalny klasyk z takim mocniejszym vibe'em właśnie kolorystycznym. I przez to, że ta kurtka, ten detal ubioru u góry jest taki intensywny, te buty znowu nie rzucają się tak bardzo w oczy i tworzą też moim zdaniem fajną całość. I ostatnia stylizacja to jest, wiecie, już taka z moim pazurem, bo z elementami holograficznymi. I tak, białe buty możemy zestawić też z białymi spodniami, czy z białymi rurkami, czy będą to białe boyfriendy. Ja Wam pokazuję na przykład rurki. I z koszulą taką kwiatową, też jasną. W moim przypadku ona jest trochę przeźroczysta, taka przewiewna, bardzo lekka. A do tego dołożyłam holograficzną kurtkę. I to jest też taka opcja trochę bardziej dla odważnych, ale co ciekawe, jest to opcja, która może Wam się przydać, może Wam się sprawdzić całkiem nieźle, kiedy nagle tej pięknej wiosny zacznie padać deszcz. Mam nadzieję, że moje pomysły na białe buty zdjęły trochę ten kiczowaty czar, który te buty noszą od już bardzo dawna w naszej świadomości, w Waszej świadomości. No nie mówcie, że nie, nie zaprzeczajcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak macie jakieś swoje pomysły, albo jakoś nosicie białe buty, albo w ogóle macie o nich jakąś opinię, albo są według Was fuj i w ogóle, to dawajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, bo ten filmik jest taki, wiadomo, troszeczkę poruszający temat, który może różnić, ale mam nadzieję, że fajnie się bawiłyście, bawiliście, oglądając go. Jeżeli Wam się podobało, to będzie mi fajnie, miło, super, jak mi zostawicie łapkę w górę. Możecie też oczywiście zasubskrybować True Love, jeżeli jeszcze tego nie robicie i macie ochotę widzieć mnie częściej. I co? Widzimy się następnym razem. A ja zmykam na zewnątrz, bo jest piękna pogoda. Pa!